Siema, tylko z tej strony Gaming Team. Dziś sobie pogramy w Football Manager 2020 na telefonie. Wcześniej karierem Lechem Poznań. Ja w tej grze będę się starał tak jakby grać jak najlepiej. Moim zadaniem będzie, tak sobie wyznaczyłem cele. Każdy mecz będzie. Dziś, no i na każdy mecz będzie cel. Jak już wspomniałem, to w ligowych ja będę chciał w takich towarzyskich meczach sprawdzić. Oczywiście będę starał się sprawdzić, kto najlepiej będzie mógł sobie potrafić poradzić w danym meczu i jak to będzie wyglądać. I oczywiście będę starał też, będę się starał grać jak najlepiej, grać, prowadzić tą karierę. Oczywiście na razie po danym meczu będę patrzył, oceny, kto się wyróżniał, kto nie. Oczywiście ci, co nie będą się wyróżniać, nie będą grać w danym meczu, a jak tak, zobaczymy, jak to będą z treningami. Oczywiście ja będę się starał, żeby to wszystko było jak najlepiej prowadzone. Oczywiście nam będą wchodzić jak tylko będą wchodzić, po prostu ty sobie będzie radził, będę wiedział. Ale oczywiście jak widzę, to bardzo dobrze, bo to mam 1-0. A jeśli podoba wam się taka forma gier, to proszę o komentarz, piszcie, co byście chcieli oglądać. Ja oczywiście mogę wam też różne gry dać grać, tylko piszcie oczywiście gry na telefon, a jeśli będzie dobrze, to z wami się wszystkim podzielę, z tym wszystkim, co jest, co będziemy tutaj robić, bo mam plany na razie na to wszystko. A jeśli się podzielimy razem, niestety remisujemy z miedzią. Ale to nic, bo chcieliśmy sprawdzić tylko, jak sobie Lech poradzi takim składem. Oczywiście jak patrzymy po cenach, to najlepszym zawodnikiem Carlson i Fideń Arkadiusz. Podwoje mieli po 8. Jeszcze mieli po 7-6, najniższe to było 6, więc sobie sprawdzimy. Oczywiście nie będziemy grać wszystkich meczy, tylko tych friendly będziemy usuwać i zacznijmy od Ragnum, jaka radą rywalizację i zobaczymy, jak to sobie poradzimy. Jeśli chcecie jakąś i poradźcie mi z na przykład i teraz do kogo ma iść Liverpool. Będziecie mi radzić, kogo kupić, kogo nie, na przykład albo podać na transfer i tak dalej. A jeśli będziecie chcieli, dajcie swoje pomysły. Będą też były słabsze momenty, oczywiście te lepsze, ale chcemy zobaczyć, jak to będzie na tle tego wszystkiego. Jeśli będzie wszystko dobrze, to oczywiście z wami się będę dzielił. Oczywiście na razie Fidel nie ten, bo jest dobry. Na razie chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Oczywiście nie no. No i patrzymy tylko, no i gramy tą formację, co graliśmy. Oczywiście
chcieli, chcemy zobaczyć jak najlepiej mat. Jak wasi ten. Wasi, jak wasi zawodnicy się poradzą na tym, jak miał na razie wszystkie zwycięstwa. Więc jest naprawdę dobry. Tyle chyba, żeby przeciwnika zapytać jak najlepiej. Więc sobie jakoś to poradzimy. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górze i o komentarzu, czy wam się podoba. Jeśli byście chcieli najmniej z tych gier, to piszcie oczywiście. Jeśli tak, to oczywiście przyjmę, to i zrobimy jakieś live, na przykład na, nie wiem, na 100 subskrypcji, albo na, nie wiem, no jeśli będzie was dużo, to oczywiście zrobię. A jeśli nie, no to będziemy jakoś sobie radzić. Patrzymy to na razie, daliśmy 7 strzałów, 2 celne. Zobaczymy sobie, jak to wygląda na... Stal Mielec za pierwszym miejscem, Fagona, Lech na drugim, oczywiście 3 punktami. Stal Mielec wygrywa z... Oczywiście z Termaliką Mielcieczą. I jeśli mam taki zamiar, jeśli wpadniemy, na ekstrudyki, ja tak nie zamierzam. Jeśli byśmy spadli, chyba wspólnie będziecie za mną po zbierać decyzję. Jeśli będziecie chcieli, żebym bardzo poszedł do jakiegoś klubu, to piszcie. Ale jak na razie to jest dobrze. Treningów na razie to nie okazałem trochę tej gry, treningów też trochę. Więc stwierdziłem, że treningów nie będziemy robić. Ale jak patrzę to na no, o niestety sobie ten Marusz wejdzie. Bardzo ładnie grają nasi zawodnicy. Jestem zadowolony, wygrywamy 3-0. I jesteśmy na pierwszym miejscu. Po pierwszym meczu. Ale jeszcze dużo drużyn jeszcze nie grało. I zobaczymy to później, jak to będzie wyglądać. A na ten moment Górnik Łęczna wygrał z Krakowem 3-2. Wykonania wygląda z Lechem 3-0. Legia wygrywa z Wisłą Polski 1-0. Więc zobaczymy teraz, czeka nas Górnik. Dobrze. Tak sobie wystawiłem, że... A, no, cele miałem sobie wystawiać i nie wystawiłem na tym cele. Ale teraz tak, jeśli... Zrobimy tak, jeśli... Wygramy ligę. To będzie... To będzie jakaś nagroda dla was, jakaś nagroda. A teraz bierzemy się z... Kulnikiem Zabrze i w 11 miejscu. I 0 punktów. Ostatni mecz przed. Takie cele mamy. Oczywiście. Zobaczymy jak to będzie dalej. Jeśli byście chcieli szybsze informacje na temat, kiedy odcinek się pojawi czy coś. Ale na razie to trzeba porobić zmiany, bo nam nie idzie, bo mi się wczoraj jeszcze cały, więc słabo. Niestety blisko nie strzeli bramki. MR tutaj będzie. Zobaczymy, 3 zmiany zrobiliśmy. I zobaczymy, jak to ruszy na naszą taktykę. Oczywiście Kurnik jest na ten moment ma na tym opory, które miejsce. Kurnik ma na ten moment
15 miejsce, mamy pierwsze remis, nam daje pierwsze miejsce, ale oczywiście jakbyśmy zremisowali, jak ja bym mówiła, to byśmy mieli trochę lipnie, ale zobaczymy. Niestety będziemy remisować z Kulnikiem. Zremisowaliśmy, jeden cel został wykonany, nie stracić bramki, ale dwa cele nie zostały. Oczywiście cel stało, teraz wracam. Już jestem, niestety Jagiellonia przegrywa z Rakowem 2-1. Warta Poznań wygrywa, remisuje z Poznanią 3-3, ale Krakowia też remisuje ze Śląskiem 3-3. Jak wychodzi na to, to wiedzę, chcę odejść, ale nie pozwolę. Aż pierwszy skład, więc na razie nie odejdziesz. Chociaż ostatnio nie grał, ale zobaczymy to, jak to będzie dalej. Jeśli będzie chciał bardzo odejść, to oczywiście tam był. I patrzymy, jak to pójdzie na nasz mecz. Oczywiście na ten mecz będą, żeby oczywiście nie stracić bramki, żeby zdobyć 3 punkty i żeby się piąć w górę tabeli. Oczywiście mamy czwarte miejsce po 3. Pierwsze miejsce, a tak naprawdę się wygląda nasza tabela. Jeśli byście chcieli, to piszcie, ja mam oczywiście wszystko ze szczegółami. Opowiem, co byście chcieli lepiej w montażu, oczywiście piszcie czy coś. A jeśli będziecie chcieli, to mam też mogę po. Będę wybierał komentarze i oczywiście wyprowadzicie tą karierę ze mną. Dajcie jakieś rady i najlepsze rady będę przypinał i ten. I jeśli nie będziemy sobie radzić, to oczywiście za ciebie jakąś będziecie dawać mi jakieś rady czy coś. Ja będę najlepsze rady przypinał serduszkiem. Rozdawał serduszko. Ale jeśli byście chcieli, to oczywiście. Kurczę, o 2-2, czyż zremisujemy z Krakowem. Pan biskup wchodzi. Wygrywamy 3-2 po karnym. Jeśli byście chcieli, to mogę wam też w montażu jakieś. No po prostu jakąś wesołą muzykę puścić, żeby nie było smutno. Oczywiście będzie tak. Najlepszym zawodnikiem dzisiaj się okazał Maksim Warunkow. Miał ocenę 9. Teraz będziemy dać prosto temelkom, ale oczywiście. Czemu po prostu dobra idź? Powiedz spokojnie, z Termańką zagramy już będzie w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, polecam wam subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli żadnego odcinka, łapkę w górę i oczywiście jakieś rady w stosunku do tej kariery. Widzicie, że mamy na razie 2 remisy, 2 wygrane. Nie, 2 wygrane, 1 remis. O. Jeśli byście chcieli, to oczywiście mamy 4 miejsce na ten moment. Legia jest pierwsza, Wisła druga, Piast trzeci. I tak dalej, i tak dalej. Teraz Rodemek jest w 17 miejscu, który ma 1-0 punktów. Ale piszcie co do taktyki, a się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Życzę wam miłego dnia i udanych świąt. Nara.